Siemano wszystkim, z tej strony Femobra, to jest kolejny odcinek z gry Dirt 3. Jeżeli dobrze pamiętam, nie ukończyliśmy jeszcze wszystkich odcinków z Rallycross. Dokładnie, zrobiliśmy dopiero jeden tak naprawdę i to jeszcze do tego Drift. To był Drift? No, pokaz ogólnie. Daliśmy z siebie wszystko. Pokaż, czy to było to jeżdżenie i rozwalanie. Tak, to było chyba to rozwalanie i uzyskaliśmy platynę jakimś cudem. A dzisiaj lecimy do... Lecimy z wyścigami w Aspen. Znowu 4 odcinki, po 5 okrążeń. RX, grupa B. Weźmiemy sobie RX-a. Aczkolwiek ostatnio chyba byliśmy RX-a, no ale... No to w następnym razem weźmiemy grupę B, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie... W każdym razie, moi drodzy, mamy troszeczkę wolnego. Wziąłem sobie w robocie. Przez praktycznie sam miesiąc tam, można by powiedzieć. No i będę tak przynajmniej próbował dziennie po 3 odcinki nagrać sobie, żeby mieć coś na zapas. No wiadomo, jak będą święta, będzie Sylwester. Będzie ciężko coś tam mi nagrać. Dlatego... taki ambitny mam plan, żeby nagrać wcześniej o wiele. Na zapas. Strasznie śnieg sypie, a zwłaszcza jak te auta jadą. I ja nie widzę po prostu, kurde, nic. Zwłaszcza tej zielonej linii, która niekiedy zamienia się w czerwoną, bo za szybko jadę. Ale mi zamykasz, Szmaciarz. Jak mnie chamsko zamknął, Szmaciarz, no. Dobra. Weźmiemy go w takim razie po zewnętrznej, jak to jest taki cwany. A jednak nie. O, Jezusa. Po zewnętrznej, niestety nie. Próbujemy po wewnętrznej w takim razie. I tak jest. Fajna trasa. Jeszcze nią nie jechałem. To jest mój pierwszy raz, powiem szczerze. Gącie się patafiany jedne, no. Idzie bokiem, kurde, na tym asfalcie. Shit. Nie jest łatwo, bo ja słyszę ich na plecach. Dwa okrążenia zostały. Piękny uślizg, delikatny. Siedzę tam za bardzo na prawo. Dobra, ale już mamy taką dosyć sporą przewagę z tego, co słyszę i widzę. I mamy chwilowo spokój od nich. To jest już w ogóle ostatnie okrążenie, także... No, za moment kończymy. Ostatni chyba zakręt. Meta będzie... No, troszkę nas wyniosło. Ale dali mi radę. Pierwsze miejsce, 3.13. That was awesome. You gotta show that to the world. Put it on YouTube. No, standardowo widzę, już teksty powtarzają się.
tym razem mamy słonecznie, pięknie. Powinno być troszkę lepiej. Kawałek asfaltu. Szmenda jedna. Całkowicie inna trasa. Ale to już chyba bardziej kojarzę po tym tutaj nawrocie. Jesteśmy pierwsi. Już na pierwszym okrążeniu. No i ciśniemy do przodu. Asfalt, czyli za chwilę będzie rozpoczęcie drugiego, a nie, jeszcze nie. No to długie są okrążenia, dłuższe chyba od poprzednich. Troszkę nas wyrzuciło. Nice. Trzecie okrążenie. Shit. Come on! Troszkę tutaj straciliśmy, ale nie musieliśmy cofać. Miałem dosyć sporą przewagę i tą przewagę teraz odzyskamy. To nie powinien być żaden większy problem. Dokładnie, już ją odzyskujemy. Po to taką przewagę sobie pracowuję, żeby potem móc właśnie popełnić ewentualnie jakieś błędy. Ocofać jest szkoda, bo tam potem mniej punktów za to dostajemy. Come on, skręcaj. Okej, zostały dwa okrążenia. Oh shit. Fuck, damn it. Mogę nas dogonili. To raczej nie było najlepsze. Zwłaszcza, że już zostały dwa okrążenia niecałe. Ale już się za niego bierzemy. Musi być chwila dramaturgii też, nie? Że a może jednak nie zdąży coś? Nie. Powinienem dać radę. To jest raczej słabiak. O ty kurde. Tak pogrywasz? Patrzcie, jak teraz, kurde, jaka menda. Najpierw poszedł po wewnętrznej, a teraz jak chciałem iść po zewnętrznej, to poszedł po zewnętrznej. Bardziej. Ale nawet jeżeli zajmiemy drugie miejsce, to ja się nie przejmuję, bo liczy się klasyfikacja ogólna. Na jej podstawie są potem rozdawane medale.
Shit, no co się dzieje? To jest kurde niebywałe, naprawdę. Ja nie wierzę. Ale lamie nagle. Za bardzo, nie wiem, usiłuję go wyprzedzić, czy co? O co tu chodzi, kurde? No tak być nie może, że mnie, kurde, zaraz mi się skończą powtórki, cholera jasna. Jak tak dalej pójdzie. Nie wiem, co się nagle stało. Spadaj, gościu. Na pewno przede mną nie będziesz. Tak jak powiedziałem, tutaj to nie ma większego znaczenia. Bo zobaczcie teraz. 8 punktów dostałem, ale generalnie jesteśmy na... egzekwo na pierwszym miejscu. No i mamy jeszcze dwa wyścigi. Tak, bo są 4, nie 5. Dwa wyścigi jeszcze mamy, więc jeżeli w tych dwóch zajmę pierwsze miejsce, także no to wtedy wiadomo. Sprawa, że wygrywam, więc tutaj się totalnie nic nie stało, że zająłem drugie miejsce. Lecimy z koksem, nie przedłużając. Już mogłem wyprzedzać, ale mnie zblokował. No jaka szmata. Jaka... No patrzcie na gościa, co on tworzy w ogóle. Ja pierdzielę. Jak mi skutecznie hamował Menda. I tyle z waszego jeżdżenia, kurde. Blokujemy, nie ma co, kurde. Ale nie spierdzielić tak jak w poprzednim wyścigu. A tutaj te krążenia są bardzo szybkie, z tego co widzę. Rozpoczynamy czwarte, znaczy nie, no czwarte już nie, rozpoczęliśmy chwilę temu. Myślałem, że tamten billboard to jest meta, a nie wiem, jakoś tak nie przyuważyłem, kiedy jest meta. Ale zaraz przyuważymy. No tutaj jest, okej. No i ostatnie okrążenie.
Idzie idealnie. I meta. Także tutaj jesteśmy już generalnie bezpieczni. W miarę. Tylko jeszcze w następnym nie możemy dać ciała. Ten znowu był drugi. Więc to jest taki lepszy gościu, że on... No raczej zajmuje te wysokie miejsca. Ale to na spokojnie. Tym razem w nocy. Trasę, o shit. Okej, znowu jest ten wyskok. Za szeroko. Ale tu mamy prostą, tu nie jest nawrót. Tu będzie nawrót, widzę. Po wewnętrznej, dobrze. Znowu mnie zamknie, tak jest. Oh. Damn it. To jakby z tego wyjść, kurde. Oh shit! Poprzednio mnie tak nie zrobił. Albo ja po prostu wcześniej uciekłem. I rozpoczynamy drugie krążenie? No, dokładnie. Czyli takie stosunkowo długie, bym powiedział. Długie okrążenia i dosyć wymagające. Ciśniem, bo oni tam kurde są na tyle. Okej. O shit. Tu jest szeroko. Dopiero tutaj trzeba lekko zwolnić i gitara. Dobra, w miarę ogarnięta mapa. Szeroko. Skręcę. Dobrze. Jakoś z tego wyszliśmy. No kurde, są z tyłu mendy jedne. Dobra, straciliśmy to całe prowadzenie. Może czas się troszeczkę spiąć i odzyskać, żeby spokojnie jechać. Teraz bardzo ładny nawrót pokonany. O, zostali dosyć mocno.
Nice. Ostatnie okrążenie. Dlaczego to nigdy się nie da wyprowadzić, kurde, tego auta? To jest tak tępe, to jest tak nierealne. And cross the line. Słuchajcie, 22 minuty. Więc się uwinęliśmy. 10 punktów, no i mamy. Wow. No i super, słuchajcie, no i zostały nam dwa wyścigi w Monaco i w Smelter. Ale to oczywiście zostawimy sobie na kolejne odcinki, także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, pa pa.